Logo Uniwersytetu Człowieka Ognik. Biały spiralny płomyk wychodzi z czerwonego napisu Ognik. Wokół biały tekst Uniwersytet Człowieka. Na czarnym tle biały herb UJ. Po prawej biały napis Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Przenikające się obrazy. Scena na dziedzińcu Kolegium Maius UJ. Na niej grający artyści piwnicy świętego Norberta. Migające do siebie osoby niesłyszące. Anna Tańcula. To nie jest tak, że ten obraz zaczyna powstawać w głowie, bo myślenie osób niewidomych nie jest myśleniem obrazowym. To nie jest tak, że ja widzę jakiś rysunek, dotykam go, albo ktoś coś opowiada i nagle w mojej głowie się tworzy obraz. Zupełnie nie. Do mnie to cały czas dociera jako opis. Dziedziniec Kolegium Maius. Na scenie grające skrzypaczki. Librarnia. Ręce ludzi oglądających przewodnik dla osób niewidomych. Z graficznymi adaptacjami eksponatów. Po prostu przyjmuję do wiadomości, że ktoś mi coś mówi, opowiada mi jakiś obraz i ja rozumiem, że tak jest. Róża, i teraz książek, patrzymy Czerwińska. Się na duży obraz, na którym zostały namalowane między innymi takie postaci jak Jadwiga, królowa Jadwiga i Władysław Jagiełło w otoczeniu świętych. Jednym z świętych tutaj jest również Jan Kanty, nasz patron naszej uczelni. Trzeba jakby zwrócić uwagę, co zostało przedstawione na tym obrazie. Trzeba w odpowiedni sposób to opisać. Trzeba pamiętać o orientacji, że nie można opisywać trzech elementów, które między sobą zupełnie nie korespondują. Na przykład trzech, że zaczynamy od lewej strony, no to idziemy linearnie jakoś, żeby się ta osoba też niewidoma nie pogubiła. I starać się jak najbardziej uplastycznić ten język, żeby to było plastyczne. Dziedziniec. Muzycy występujący na scenie. Twarze zasłuchanych ludzi na widowni. Z Ireneuszem Białkiem wracaliśmy do tego samego, co to oznacza uśmiech Monalizy. No to jak ktoś nie widział, no to nigdy nie będzie w stanie powiedzieć, co to jest, nawet sobie wyobrazić. Artyści piwnicy świętego Norberta na scenie. Sądzę, że każdy, kto stracił wzrok dość wcześniej, to nie ma takiej możliwości, żeby myśleć obrazami. Jeśli ktoś stracił wzrok jako osoba dorosła, to będzie sobie to cały czas przekładał na obrazy, bo tak ma skonstruowany mózg. Natomiast ktoś, kto nie widział, nie potrzebuje tego. Z jednej strony nie potrzebuje, z drugiej strony nie ma możliwości myślenia obrazami. Nakładające się na siebie obrazy, muzycy na scenie. Osoba niewidoma dotykająca wyrzeźbionego popiersia. Czarne tło. Po środku stopniowo pojawiają się błękitne niebo, czerwone dachy Kolegium Maius, dziedziniec ze sceną. Na niej grający artyści. Nie da się tak wybierać. Jakbyśmy byli tak praktyczni, to nie byłoby malarzy, artystów, filmowców, muzyków i tak dalej. No bo po co? Właściwie moglibyśmy się zawężyć tylko do studiowania medycyny i nie wiem, rolnictwa i tak dalej, a pozbyć się tej całej kultury. No ale właśnie to jest ta nasza wyższość nad resztą świata, że człowiek myśli, że człowiek ma potrzeby pożyć, żeby robić coś, co nie jest koniecznie tylko praktyczne.
osoby niewidome zwiedzające Kolegium Maius. Witam Państwa w Kolegium Maius. Znajdujemy się w najstarszym budynku akademickim w Polsce. Na wstępie powiem kilka słów o uniwersytecie. Został założony w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego, ostatniego króla z dynastii Piastów. I początkowo wykładano tu prawo, medycynę oraz sztuki wyzwolone. W Polsce kwestia niepełnosprawnych, brak jakby dostosowania się do potrzeb osób niepełnosprawnych wynika przede wszystkim z braku świadomości. Moim zdaniem tu nie ma żadnych jakichś niechęci, czy też, nie wiem, jakichś politycznych uwarunkowań, tylko to jest kwestia tego, w jakiej rzeczywistości zostaliśmy wychowani i jakby temat w ogóle nie istniał. Na szczęście się rodzi. Profesor Krzysztof Stopka. Często docierały do mnie takie sygnały, że osoby niepełnosprawne chciałyby dotknąć obiektu. W niektórych wypadkach jest to możliwe, ale w większości nie, prawda? Zdajemy sobie sprawę, wszyscy zwiedzamy muzea. Dziedziniec Kolegium Maius, grające skrzypaczki. Mamy w tej sali również popiersie Mikołaja Kopernika, naszego słynnego astronoma, ale przede wszystkim tutaj trzeba dodać studenta uniwersytetu naszego. Studiował tu przez 4 lata. Studiował sztuki wyzwolone. Ma bardzo taki charakterystyczny wygląd, bo ma półdługie włosy, grzywkę, taki długi, szczupły nos i taką mocno zarysowaną żuchwę. Także widać, że był to dosyć ciekawy, inteligentny człowiek. Koncert Piwnicy Świętego Norberta. Twarze skupionych słuchaczy. Ireneusz Białek. Wydaje się, że został osiągnięty taki pomiędzy tymi skrajnymi postawami niczego nie dotykać, a z kolei chcemy dotknąć wszystkiego i wszystkiego zobaczyć, taki zdrowy kompromis polegający na takiej racjonalnej adaptacji. Zresztą jest to sformułowanie z brytyjskiego ustawodawstwa, które mi bardzo odpowiada. Reasonable adjustment, racjonalne dostosowanie życia społecznego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym wypadku przestrzeni muzealnej, cennej, ważnej dla wszystkich, ale właśnie ponieważ ona jest cenna i ważna dla wszystkich, to niech taką będzie dla wszystkich. Zwiedzanie librarii. Osoba niewidoma zapoznaje się z eksponatem wyrzeźbionym popiersiem. Wydaje mi się, że sztuka odgrywa wielką rolę w życiu każdego człowieka. Sztuka otwiera na różne wymiary rzeczywistości, budzi wrażliwość. No i wydaje mi się, że jeżeli osoby, którym natura poskąpiła możliwości w pełni korzystania z dóbr sztuki, mają choćby trochę szansę, ażeby się do niej zbliżyć, no to jest naprawdę wielkie osiągnięcie. Ręce osoby niewidomej, kartkującej zaadaptowany przewodnik po Kolegium Maius. Powstał przewodnik dla osób niewidomych, który poza opisami takimi dosyć szczegółowymi, plastycznymi, zawiera również ilustracje dotykowe, które będą dostępne na co dzień. Przewodnik też będzie dostępny na co dzień. Jest to bezpłatna publikacja, którą będzie można wypożyczyć na miejscu, tudzież chcemy, żeby kilka egzemplarzy można było pożyczać też do domu. No bo to wiadomo, że przeczytanie takiej książeczki to jednak trochę trwa. Wielość form jest tu ważna, że jakby są różnorodne adaptacje i są ludzie także różni, z różnymi potrzebami. Jeden będzie bardziej wolał szukać poprzez internet i jakieś nagrania audio będą mu bardziej służyć w tym zbliżeniu się do kultury, a drugi zbliży się do niej bardziej poprzez nasz przewodnik, prawda? I to jest, ta wielość form jest tutaj dobra, bo większa ilość osób po prostu skorzysta z właściwej dla nich formy, żeby się do tej kultury zbliżyć. Figurka Kazimierza Wielkiego, jej adaptacja w grafice wypukłej. Skrzypaczki na tle błękitu nieba. Perkusista wystukujący rytmy.
prawie 1000 lat. Jest to najstarszy instrument naukowy, jaki posiadamy. Jest to płaski model sfery niebieskiej i mamy tutaj siatkę gwiazd. Mamy dyski wymienne, wszystko jest rytowane. Także można było za pomocą tego przyrządu sprawdzić pozycję gwiazd. Ale wszystko jest w języku... Braille'a. Arabskim. Arabskim. Ale teraz jeszcze pokażę tutaj kopię globusa jagiellońskiego. Zobaczymy, gdzie jest ta Ameryka. Jeżeli w muzeum obowiązuje taka zasada podstawowa, nie dotykać eksponatów, no to w jaki sposób można zdobyć sobie wyobrażenie o eksponacie, na który zwraca uwagę przewodnik? Nie było do tej pory takiej możliwości. Wchodzimy na statek, płyniemy, jesteśmy w Anglii. A teraz sobie z tej gali jedziemy do Stanów Zjednoczonych pod Biały Dom. Czyli wskakujemy do statku, jesteśmy już w Afryce. Afryka jest bardzo duża. Ale i tak, tutaj mniej więcej pokażę. Jesteśmy, tu jest Egipt. Jesteśmy na wybrzeżu, wchodzimy na statek i płyniemy po skosie. Jesteśmy na Madagaskarze, który jest jak Australia. Skakujemy na statek i jesteśmy w Ameryce Północnej. Czyli już stąd mam bardzo blisko do Białego Domu. Tutaj mieszkają te wszystkie gwiazdy, jakieś tam DiCaprio, Julia Roberts i inni. Tutaj, na samym dole. Ja sobie przypomnę to, co dotykałam, ale to nie jest tak, że ja sobie w swoim umyśle konstruuję tą rzeźbę na podstawie dotyku. Nie, to jakoś to nie jest tak. Bardzo interesująco na ten temat się nieraz wypowiadał właśnie Umberto Eco w swoich książkach, gdzie mówi o kodach wizualnych, które stają się werbalnymi i na odwrót. To wszystko się przeplata i bez odpowiedniego klucza, czyli tej wiedzy, no nie możemy w tym uczestniczyć. Solowy popis, skrzypka na scenie. Ludzie często się zastanawiają, Boże, po co osobie niewidomej kino, niech się zajmie tym, że trudno jej dostać pracę, tym, że musi skończyć jakieś szkoły, a nie porywać się na oglądanie filmów. Człowiek nie składa się tylko z fizyki, ale również z metafizyki. Na tym polega ból istnienia. I te potrzeby na pewne doznania metafizyczne są olbrzymie. Dlatego, a właśnie te potrzeby zaspokaja kultura, czyli sztuka, muzyka, nie wiem, teatr. Wszystko. Dlatego jest to bardzo ważne, aby uczyć nas o tym i żebyśmy mogli w tym uczestniczyć. Scena na dziedzińcu. Wirtuozerski pokaz solowej gry skrzypka. Po prawej stronie artystki śpiewające na scenie, zasłuchana widownia. Po lewej sztaluga z plakatem promującym wydarzenie Dotknij Kultury. Pisząc jakiś tekst o sztuce dla osób niewidomych, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że przede wszystkim chodzi o kontekst. Chodzi o to, żeby te osoby nie były wykluczone. Wykluczone, jeżeli chodzi o możliwości odbioru i funkcjonowania w społeczeństwie, ponieważ osoby widzące myślą obrazami. I trzeba w taki sposób próbować to opisywać, żeby one w jakiś tam, żeby przynajmniej część z tego mogły zrozumieć. Czyli ten opis musi być właśnie bardzo rzeźbiarski. Grupa osób niepełnosprawnych zwiedzająca Kolegium Majus. Jeżeli chodzi o sztukę, no to wrażenie estetyczne jest bardzo ważnym. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś takie głębsze
uczestniczenie w odbiorze dzieła sztuki, obrazu, nie wiem, i tak dalej, no to tutaj bez wiedzy nie jesteśmy w stanie w pełni w tym uczestniczyć. I to dotyczy nie tylko osób niewidomych, ale też widzących. I to jest dosyć ciekawa konkluzja, no bo jeżeli nie mamy wiedzy, no to płyniemy na jednym statku. Profil skrzypaczki grającej na scenie. Libraria. Niewidomy chłopiec z nauczycielką oglądają drewniane klocki przedstawiające figurkę Kazimierza Wielkiego. A powiedz mi, co on ma tutaj pod... Ma brodę czy nie ma brody? Ma brodę. Długa ta broda? No taka. Dobra. I dalej. Pod tą brodą co się zaczyna? Co tutaj jest pod tą brodą? Tu? No tu takie coś. O. Co to tutaj widzimy? Co to może być? Zobaczmy, że to jest długie. Aż dotąd. Co to będzie? Pancerz? Taki pancerz jak gdyby, jakiś taki płaszcz chyba. Trzeba to uprościć jak najbardziej. Jeżeli chcemy rzeźby, no to tak, na przykład tej rzeźby króla. Tam była ważna korona, no bo ta korona jest dość taka ozdobna. Miała tam dużo ornamentów i to było ciekawe, trzeba było to po prostu w ten sposób narysować. Potem trzeba jakkolwiek zaznaczyć twarz, czyli jak najprościej, że są oczy, że jest nos, że są usta, broda. Potem trzeba sobie poradzić z układem na przykład dłoni, bo król trzymał berło i jabłko. I trzeba sobie poradzić z tym, żeby linie się jakby jak najmniej przecinały. Nie może tych linii być dużo. Ciężko chodzą. A powiedzmy, czy łatwo sobie króla wyobrazić, jak się go zobaczy z takich klocków? No. Jak wygląda? Czy jesteś w stanie sobie dobrze wyobrazić? Jestem w stanie. Jesteś w stanie? To jest dopiero początek. To jest jakby pierwszy krok ku wielkim zmianom. Cel jest taki, żebyśmy teraz stworzyli warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych. Tutaj właśnie otrzymaliśmy od Bonu klocki, które przedstawiają Kazimierza Wielkiego i które mogą składać dzieci niewidome w trakcie zajęć. Mamy już jedną rzecz też taką dotykową, to jest kopia berła królowej Jadwigi, jednego z najcenniejszych obiektów, jaki posiadamy tutaj w muzeum. A celem jest stworzenie dotykowych makiet i makiety Kolegium Maius jako budynku, która gdzieś tutaj będzie na terenie muzeum dostępna. Tak jak w Cambridge widziałem i te krużganki piękne tutaj też da się w ten sposób pokazać, więc z mojej osobistej perspektywy zawsze odczuwałem ten niedosyt i to było dla mnie inspiracją, żeby szukać rozwiązań też w krajach nieco bardziej pod tym względem zaawansowanych. No właśnie owo Cambridge było dla mnie tym miejscem, tym miastem i tym uniwersytetem starszym przecież od naszego, gdzie dało się to wszystko zrobić. I przywiozłem swego czasu te pomysły, gdzieś tutaj zgłosiłem, toczyły się jakieś rozmowy, dyskusje i tak dalej. No i znalazła się przestrzeń, znaleźli się ludzie, którzy o to zadbali i wspólnie postawiliśmy jakiś krok. Ta tradycja jest siłą naszego uniwersytetu, bo jednak trzeba sobie zdawać sprawę, że nie każdy uniwersytet w Polsce ma taką metrykę. Nie ma właściwie poza Kościołem katolickim instytucji tak długiego trwania i to jest na pewno nasza siła. Obecnie naszą siłą jest to, że otwieramy się na potrzeby innych ludzi i chcemy, żeby oni również mieli swój udział w postrzeganiu tej tradycji. Zwłaszcza jest to ważne dla studentów naszego uniwersytetu, którzy są niepełnosprawni. Chcemy, żeby poczuli dumę z tego, że są naszymi studentami. Dumę z tej przeszłości uczelni. Przenikające się obrazy, migające kobiety, artyści grający na scenie, plakat informujący o wydarzeniu Dotknij Kultury. Scenariusz, realizacja, zdjęcia, dźwięk, montaż i produkcja Wojciech Jachymiak, koproducent Ireneusz Białek. Specjalne podziękowania dla Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Kolegium Maius. Koprodukcja Bon UJ. Produkcja Uniwersytet Człowieka Ognik. Kraków 2012. Kolejno wyświetlają się logotypy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Człowieka Ognik. Osoby występujące. Ireneusz Białek, kierownik Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych UJ. Krótkie, jasne włosy. Róża Książek-Czerwińska,
Historyk sztuki Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka przewodnika Dotknij kultury. Krótkowłosa szatynka. Krzysztof Stopka. Profesor, dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Majus. Krótkie, jasne włosy. Na twarzy okulary. Anna Tańcula. Konsultantka merytoryczna Biura do Spraw Osób Niepełnosprawnych UJ. Współautorka przewodnika Dotknij kultury. Ciemnowłosa. Krótka grzywka. Kucyk.